nie udała się hokeistą Polonii Bytom inauguracja hokejowej Ekstraligi na własnym lodowisku. Niebiesko-czerwoni tu w Białych Storach przegrali w niedzielę z GKS-em Tychy 1-2. Decydująca dla losów całego meczu była druga tercja, w której padły wszystkie bramki. Tyszanie objęli prowadzenie po rzucie karnym i analizie wideo, a autorem gola w 29 minucie był Kamil Rzeszutko. Mi się wydaje, że to obroniłem, ale bramka została ruszona. Nie wiem, jak to sędzia zinterpretował, ale przepisy są takie, że jak podczas karnego bramka jest ruszona, to czy krążek jest w bramce, czy poza bramce bramką, to i tak jest gol. Także to trzeba się zapytać sędziego. Ja na pewno będę chciał o tym porozmawiać, bo to był zwrotny punkt. No i zwrotnym punktem było to, że w dwie minuty praktycznie dostaliśmy dwie bramki, to takie same, bo zawodnik pojechał sam na sam. No, mam trochę żal do obrońców, do chłopaków, którzy byli na lodzie, no ale no to jest sport, no zdarza się niestety. Po półtorej minucie na 2-0 podwyższył Galant. Wkrótce i bytomianie mogli się jednak cieszyć. W 33 minucie pierwszego gola dla Polonii w tym sezonie w Ekstralidze zdobył Gleb Łucznikow. Pomimo usilnych ataków Bytomian, zwłaszcza w końcówce spotkania, rezultat meczu nie uległ już zmianie. Moim zdaniem zagraliśmy się naprawdę bardzo dobry mecz, bo mieliśmy więcej okazji jak w Jastrzębiu, żeby strzelić bramkę i ten mecz mógł się podobać i my jesteśmy z niego zadowoleni. Nie załamujemy się, bo zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie.